przesuwa dupę. No i co żeś zrobił? Musiałeś się mi tu podchodzić? Skurczy synu. No. Nie ma takiego czegoś. Rosjanie. Masz być nieposłuszny, bo ja tu kurde przeżywam cierpienia. Ja tu kurde muszę wszystko sam załatwiać. Wy nie ruszycie dupska, strzelcu i nie zabijecie tamtych, nie? To ja to muszę wszystko robić za was. Zostało mało amunicji. Zaraz zabiję kolejny szkop. Co bardzo nie sprzyja mojej sytuacji. No. Co za mniej? To jest to wezmę. Luger. Aha, lornetka jest zamiast pistoleciku. To widać numer 3. Nie? Chociaż na multiplayerze można mieć to i to. Dobra, mamy amunicję. Do kogo oni coś walą, do Chrysty pana Jerzy? A ci zaraz tam granata w ciepłe też kopię. Ktoś pogadam inaczej. No. Nareszcie. Mamy dopiero do tego budynku. Zabijecie z lornetki. Szkoda, że lornetki nie może jeszcze. Przydałbym coś innego, tam jest MG34. Chociaż nie, warto nam się przyda nawet. Jeśli dobrze pamiętam, że to jest w tej misji, to ona nam się bardzo przyda. Bo będziemy długo w jednym miejscu. Serio, że wam powiedziałem, ale tak by się zobaczyli. O, muzyka z Koda jedynki, którą dawno nie słyszałem. A, teraz. Ej! Chcę poszczelać. Nie ma takiego. Musimy po prostu czyścić budynek, żeby tamci mogli przejść, nie? Oczywiście ja przez takie czyścić nie mogę przeskoczyć, nie? Oni mogą. Kurde, do cholery, tych budynkach można się pogubić. Aha, oni teraz te drzwi wywalili chyba. O, czemu bym powiedział, że dużo szkopy. Dobra, po tej zabiję. No i widzicie jak to się robi, nie mam więcej życia. Lol. No kurde, czemu się podchodzić pod ostrzał, cholerni Rosjanie? Nie, że to martwi do Rosjan, nie? Żeby nie było. I fajną kampanię mają. I fajnego moda do Gothica 2 wymyślili. I za to ich lubi. Prawda. Nie no, nie bez przesady, nie? Żeby zaraz gdzieś nie wysyłało od Rosjanów albo innych rzeczy. Bo takich ludzi nie jest wielu. W tych dziwnych ludziach. A takich ludzi nie lubię. Nie no, żeby ktoś mnie tu nie obrażał, nie? Żeby kogoś nie lubił, nie? Mówię, czasem głupie rzeczy za mnie wychodzą, nie? Ale dużo głupich rzeczy powiedziałem w tym odcinku, nie? Patrz jaki... Mission Impossible. Cholera. No dobra, trudno. Kto we mnie wali? Nie, nie, tu jeden. Nie ładnie. A Hitler. Dobra, tu amunicja, amunicja, ładnie. O, mam... A, kurwa! Czebel. To tu we mnie z pięciu stron nawala, wy Niemcy jedni. Nieładnie tak. Nie ma takiego robić. Idę poszukać apteczek. Gdzie tam, no nie poczekajcie moi towarzysze. Nie ma. Chamsko żydowskie to. Dobra. Au, jeszcze mam iść w tę stronę, nie? Dobra. Chyba nie idę. Gdzie mam? No to nie wiem, obstawiamy, że mam wejść po tych schodach jednak. I mam pójść tam. Ach, wygadłem. Ale podoba mi się. Bardzo ładnie zmieniony. Tak, to jest te miejsce, w którym będziemy bardzo długo. Już se wezmę, nie lepiej. No to teraz się zabawiłem, nie? O kurde, nie! Dobra, tak byś miał.
No tak, no pak zepchnął mnie, nie? Rusek jaden. Dobra, śnieżki. Kurde, myślałem, że będą tu zamontować na ognie. Przecież tam jest fajne miejsce uszkanie. Było dobrze to salić. To tak. Bęszał od tych boków. I od tych, którzy się tutaj wychylą. I od tych, którzy będą wyskakiwać przez okna. Dobra, będziemy musieli oczyścić resztę budynku, to nie wydaje się takie proste. No. Cholerna głupia broń. Myślałem, że to mi się przyda jednak. Nie. To wezmę sobie to karię. No pa, wszystkie pozycje zajęli, nie? Ja mi najgorszą to zrobię. Czy granatów nie ma, powiedzcie? No nie ma. Po co, nie? Bo najlepiej wszystkie pozycje opitolić, wszystkie najlepsze, nie? Nie zostanie najgorsze. O, mam fajną, a już nie, co? I przerwać ognia, dobra. Jak mi dasz amunicję, dobra. No paki. Kurde, w nojku nie ruszaj się. Nie podnoszę, nieładnie. Myślałem, że tam czołg jest. Chociaż tak już na pewno wiedzieliście, że tam będzie czołg, bo tam Panzerfaust. A jeśli nie wiedzieliście, to skoro, że się wygadałem i zaraz. No to F5. I pożyda na Żyda na apteczkę. Panie Boże, ratuj dupę. Jak to przeżyję, to będę chodził do kościoła. Naprawdę, Panie Boże. Ratuj mnie. Apteczkę. Już nie trzeba. Bo znowu coś chciał, nie zajmuje. Czołg się przedostał, nie! Zmieniamy to Karewa, albo dobra. Trofausta, już używać mi to! Ja tu jest, gdzie jest? Trofausta, już strzelać ten czołg cholerny. Rozwalić go, już to rozkaz samego Stalina, czy kogo tam nie wiem. Moje życie jest znowu piękne. It's my life. Oczyścić do budynku, tygry zniszczony. Dobra, możemy być siebie dumni. Albo i nie, bo zaraz znowu zginiemy. Pada, że tygry zgryzie ziemię. Teraz musimy tylko oczyścić resztę budyneczku. Co nie wydaje się znowu takie proste. Nie, wydaje się takie proste, sorry. To już będzie półeczka z mysełkiem. Będzie dobrze, mówię wam. Już Niemców nie będzie przybywać. Chwalę Adonosa. Nie umiem go trafić do cholery. No i po sprawie. Czemu wszyscy się na mnie uwieli, co? O, z Lugera to se może do mnie strzelać. Każdy Niemiec miał Lugera. Tylko. Ile ich się zostało? Jaki... A! O kurde! Wiedziałem, że to ona w niego strzeliłem. No widzicie to? Widzicie wy to? Ale on się do okna. To było takie odruchowe kliknięcie. Zakończyliśmy misję Charkow 1, będzie Charkow 2. Zakończyliśmy misję Charkow, czyli Charkow Outskirt. Tak, aha, zapomniałem. De Vrug złoży broń, bardzo dobrze. Jeśli odmówi złożenia broni, rozbroimy go sami. Józef Stalin! Dobra, to był koniec tej misji. A ja zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania. I do zobaczenia. Na następnej misji z Call of Duty United Offensive. Do zobaczenia.